Zabieramy Was dziś do jednej ze skarbnic zabytków. Miasta, gdzie co krok natkniecie się na światowej klasy atrakcje, z którą związane są ciekawe lub niesamowite, a niekiedy wręcz nieprzyzwoite historie. Opowiemy o rewolucyjnym pomyśle Kopernika, który na wieki zmienił przyzwyczajenia kulinarne mieszkańców Europy. Sprawdzimy, jak władze miejskie radziły sobie z nierządem oraz podpowiemy, gdzie można zobaczyć nietypowy zegar z jedną wskazówką. Toruń jest jednym z najstarszych, prawa miejskie otrzymał w 1233 roku, najpiękniejszych i najbardziej zabytkowych polskich miast, które co roku odwiedzają tysiące turystów. Nierozerwalnie kojarzy się z postacią Mikołaja Kopernika i zabytkowym starym miastem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I właśnie na spacer po wybranych atrakcjach Starówki Was zapraszamy. Zwiedzanie miasta warto rozpocząć od wizyty w Muzeum Historii Torunia, znajdującym się w XIV-wiecznym domu Eskenów. To miejsce, w którym można przenieść się w czasie i odbyć podróż przez wieki historii miasta. We wnętrzach zabytkowego spichlerza obejrzycie wystawę Toruń i jego historia. Poruszając się w górę budynku, prześledzimy dzieje miasta od początków osadnictwa po czasy współczesne oraz codzienne życie jego mieszkańców. Parter to czasy prehistoryczne i początki osadnictwa na terenie Torunia i okolic oraz średniowiecze, w którym kwitł handel i rzemiosło, a dzięki kontaktom z innymi miastami hanzatyckimi Wisłą spławiane były towary do odległych miejsc. Kolejne piętra to czasy nowożytne. Obejrzeć tu możemy monety, dokumenty, stroje czy autentyczne wywieszki cechowe, kolekcje broni i dokumentów z czasów zaboru pruskiego oraz księstwa warszawskiego. To także okres budowy twierdzy, fantastycznego dzieła obronnego, którego fragmenty możemy oglądać do dziś. Odzyskanie niepodległości i okres międzywojenny przedstawiają obrazy codziennego życia Torunian, fotografie miasta czy ciekawe foldery kin i teatrów. Na wystawie nie mogło oczywiście zabraknąć pamiątek z czasów II wojny światowej, zdjęć, świadectw konspiracji i eksterminacji. Cennym eksponatem jest jedna z kilku zachowanych w Polsce maszyn szyfrujących Enigma. Wizytę w muzeum kończy sentymentalna podróż w nie tak odległe czasy PRL-u.
Można tu obejrzeć mundury milicyjne i wojskowe, sztandary zakładów pracy i rad narodowych, popularne urządzenia domowe czy kultowe toruńskie lokale dekadenckie. Po zwiedzeniu muzeum czas wreszcie ruszyć na spacer po mieście. Nie ulega wątpliwości, że główną postacią kojarzoną z Toruniem jest Mikołaj Kopernik. Przy dawnej ulicy Świętej Anny, obecnie Kopernika, znajduje się dom słynnego astronoma. To jedna z najlepiej zachowanych i najcenniejszych kamienic średniowiecznych, która powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Reprezentuje typowy dla Torunia i innych miast hanzatyckich, czyli takich, które należały do Związku Miast Handlowych Europy, typ kupieckiego domu składu. Muzeum w dawnym domu Kopernika powstało w latach 70. XX wieku po odrestaurowaniu i rekonstrukcji kamienicy. Po prawie 50 latach działalności doczekało się gruntownej modernizacji i w 2018 roku otworzyło swoje podwoje w nowoczesnej odsłonie, wyposażone w najnowsze technologie multimedialne. Możemy tu obejrzeć wystawy skupione wokół dawnej i współczesnej nauki, codziennego bytu średniowiecznej rodziny mieszczańskiej oraz życia i osiągnięć Mikołaja Kopernika. Wewnątrz kamienicy możemy obejrzeć oryginalny układ, charakterystyczny dla budynków kupieckich średniowiecza. Autorzy wystawy postarali się odtworzyć realia życia codziennego i pracy mieszczan. Zobaczymy, jak wyglądały poszczególne pomieszczenia, począwszy od kantoru kupieckiego, na sypialni kończąc. Powszechnie pokutuje przekonanie, że dieta w średniowieczu była uboga. Nie dotyczy to jednak zamożniejszych rodzin kupieckich, których jedzenie było urozmaicone, dobrze doprawione dzięki zamorskim przyprawom, a gospodarze raczyli się importowanym piwem i winem. Na stole królowały także luksusowe naczynia z importu. Ot tak żyło się ongiś w Toruniu. Podczas zwiedzania kamienicy warto zwrócić uwagę na belkowane stropy oraz ściany pokryte dekoracją malarską, niekiedy pamiętającą czasy Kopernika. Jedną z nowinek w muzeum jest możliwość obejrzenia cennej, średniowiecznej więźby dachowej, na której rozgrywa się pokaz rozgwieżdżonego nieba, przypominający, że to właśnie tutaj po raz pierwszy młody Mikołaj skierował swe oczy ku gwiazdom. Że Mikołaj Kopernik wielkim astronomem był... To kłamstwo! Kopernik była kobietą! Wiedzą już najmłodsze dzieci. W drugiej części muzeum możemy zapoznać się nie tylko z jego gwiezdną działalnością, ale prześledzić także inne wszechstronne zainteresowania i uzdolnienia uczonego. Obok pamiątek po astronomie i jego rodzinie zebrano tu również kolekcje różnych wydań przełomowego dzieła De Revolutionibus, a także przedmioty dokumentujące wszechstronną wiedzę i działalność wielkiego uczonego w pierwszej połowie XV wieku. Zainteresowania medyczne Kopernika przyczyniły się do popularności smarowania chleba masłem. Podczas badań nad zarazą w Olsztynie stwierdził, że pieczywo często ląduje na ziemi, po czym zjadane jest razem z brudem. Kopernik zaproponował wówczas, żeby smarować pieczywo masłem, aby przywierający do niego brud zniechęcał ludzi do jedzenia. W
Ten niemal rewolucyjny pomysł szybko rozszedł się po Europie i przez ponad 300 lat był bardziej znany niż teoria heliocentryczna. Toruński rynek to najstarsza część miasta, na której od XIII wieku zaczęły powstawać budynki miejskie i kamienice mieszczańskie. Tu dokonywano transakcji handlowych oraz miały miejsce wielkie wydarzenia polityczne. Centralne miejsce na rynku zajmuje monumentalny, gotycko-manierystyczny gmach ratusza staromiejskiego. Jest jedną z największych i najwspanialszych tego typu budowli w Europie i pomnikiem świetności Torunia jako bogatego miasta handlowego zrzeszenia Hanzy. Przed ratuszem dumnie stoi posąg Kopernika ze znamiennym napisem Mikołaj Kopernik Toruńczyk ruszył ziemię, zatrzymał słońce i niebo. Legenda głosi, że stanął tu nie z powodu rewolucyjnych odkryć uczonego, ale dla upamiętnienia założonego przez Kopernika pierwszego toruńskiego wodociągu. Prawda jest jednak taka, że wodociąg istniał już przed narodzinami astronoma. Stojący przy rynku pomnik osiołka znajduje się niedaleko miejsca, w którym dawniej znajdował się miejski pręgierz. Złośliwi twierdzą, że postawienie go na rynku miało na celu upamiętnienie nierządnic. Toruńskie kobiety o wątpliwej moralności i lekkim prowadzeniu się ubierano w słomiany wieniec, sadzano tyłem na ośle i wywożono na wiślańską wyspę zwaną Kępą Bazarową. Swoje miejsce na rynku znalazł również posąg grającego na skrzypcach Flisaka, nawiązujący do starej toruńskiej legendy, oraz jeden z najczęściej odwiedzanych pomników w Toruniu, psa Filusia, bohatera satyrycznych komiksów Zbigniewa Lengrena. Każdy, kto chce mieć szczęście, powinien go pociągnąć. Panowie za ucho, a panie za ogonek. W Toruniu znajduje się wiele kościołów wybudowanych w różnych okresach. Najbardziej znany jest gotycki kościół katedralny Świętych Janów, jeden z najstarszych kościołów dawnego państwa krzyżackiego. Stanowi pomnik świetności Torunia i skarbnicę dzieł sztuki. Kościół wybudowano w XIII wieku i niespełna 100 lat później rozpoczęły się jego przebudowy. Ostateczny kształt świątyni nadano w XV wieku, gdy Rada Miasta zdecydowała o przekształceniu go w mieszczańską katedrę. Szczęśliwie przez kolejne wieki kościół omijały katastrofy i zawirowania wojenne, dzięki czemu możemy go dziś oglądać w niezmienionej formie. Najsłynniejszy toruński dzwon Tuba Dei zawieszony został w katedrze około 1500 roku. Ważący ponad 7 ton używany był, gdy do miasta wjeżdżali królowie. Ma on niepowtarzalny dźwięk, ponieważ odlano go ze stopu miedzi, złota i srebra. Do poruszania dzwonu niezbędnych jest 6 osób.
Toruńska katedra to skarbnica wielu znakomitych, często bezcennych dzieł sztuki, zwłaszcza gotyckich i barokowych. W prezbiterium zachowały się pochodzące z XIV wieku gotyckie malowidła ukazujące patronów świątyni, świętych Janów Chrzciciela i Ewangelistę. W okresie średniowiecza powstał również ołtarz główny świętego Wolfganga. W trzech nawach kościoła znajduje się kilkanaście renesansowych i barokowych ołtarzy oraz wiele epitafiów toruńskich mieszczan i okolicznej szlachty. Największym zainteresowaniem cieszy się jednak kaplica z chrzcielnicą, przy której w 1473 roku ochrzczono Mikołaja Kopernika. Na wieży katedralnej możemy podziwiać także niebanalny zegar o nazwie Digitus Dei, czyli Palec Boży. Zegar posiada tylko jedną wskazówkę godzinową, zakończoną dłonią z wyciągniętymi palcami. Tarcza zegara widoczna jest doskonale znad Wisły, ponieważ miała ona służyć przede wszystkim regulacji toku życia na rzece i na brzeżu portowym. Toruń w atrakcje obfituje i bez dwóch zdań powinien znaleźć się na liście godnych do odwiedzenia miast. Zwiedzanie warto zaplanować przynajmniej na weekend, choć i w jeden dzień można tak rozłożyć czas, że obejrzymy najważniejsze atrakcje miasta, choć pewnie będziecie żałować, że dzień się już kończy. Toruń ma swój niepowtarzalny urok, który potrafi oczarować każdego, dlatego należy do miast, które trzeba koniecznie zobaczyć.